Wydawnictwo Zielona Sowa oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Cezarego Harasimowicza pod tytułem Mirabelka. Czyta Grażyna Wolszczak. Mojej kochanej mamie. Część pierwsza. Ja to mam szczęście. Naprawdę. Nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję. I mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Moja mama ma już bardzo dużo lat i ciągle rodzi dzieci. Niestety nie wszystkie z nich. Eh, przecież nie warto zaczynać opowieści od smutnych spraw, prawda? W każdym razie, mnie się udało. Jestem na tym pięknym świecie i mam nadzieję, że będę miała dużo dzieci i dużo radości. Mówią, że dajemy ludziom sporo szczęścia, bo jesteśmy słodkie. Podobno ta słodycz bierze się ze słońca. Im więcej słońca, tym więcej w nas słodyczy. Ale ja sobie myślę, że nie tylko z tego powodu jesteśmy słodkie. Bo przecież tu, gdzie stoję, nie dociera aż tak wiele słonecznych promieni. Wprawdzie od kwietnia, no może od marca, do września często świeci słońce, ale potem przychodzą deszcze, dmą wiatry, robi się zimno, aż w końcu zaczyna padać śnieg i mróz obejmuje wszystko swoim zlodowaciałym zimnym. Zatem słońce słońcem, ale w naszym przypadku chyba jeszcze o coś innego chodzi. O co? <laughs> Żadna tajemnica. Po prostu ludzie nas kochają, a my kochamy ludzi i ta miłość tak jakoś wzajemnie się przenika. Mówię wam, to wspaniałe uczucie, kiedy ludzie przechodzą obok nas na wiosnę i z uśmiechem patrzą, jak po zimie zaczynamy budzić się do życia i kwitnąć. Najbardziej radują się dzieci. Patrzą na nasze białe kwiatki, gęsto porastające gałęzie i cieszą się, że za parę miesięcy na ramionach mojej mamusi pojawią się żółte kulki, z których będzie kompot albo nadzienie do ciasta. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Posiadamy taką umiejętność, że ho, ho. Powiem wam w największym sekrecie, o co chodzi. Rozumiemy ludzką mowę. Ba, z niektórymi ludźmi możemy się nawet dogadać, ale jest pewna zasada. To muszą być dzieci, bo dzieci mają w sobie coś, nie wiem jak to określić. No taką hmm, naprawdę nie potrafię wam tego wyjaśnić. Takie coś po prostu. O, na przykład ta Dorka, która mieszka niedaleko na Wałowej w kamienicy pana Friedmana. Na ulicy Wałowej szyje się futra. Dużo jest tu krawców od futer, czyli kuśnierzy. Jest kwiecień. Słońce dziś mocniej grzeje. Cieszę się. W korzeniach zaczęły mi buzować soki, które budzą mnie do życia, napełniają dobrym humorem. Z ramion wystrzeliły mi już pierwsze nieśmiałe listki. Mama patrzy na mnie i się uśmiecha. Ja też się uśmiecham, chcę coś do mamy powiedzieć, ale nagle słyszę obok znajomy głos. Cześć. To Dorka. Cześć, Dorka, odpowiadam. Dorka wygląda dziś bardzo elegancko. Ma na sobie płaszczyk z takiej czerwonej tkaniny, niestety nie wiem z jakiej, bo przecież nie znam się na tkaninach. A z pod tego płaszczyka wystaje koronkowa sukienka. Wiem, że to są koronki, bo już mi kiedyś Dorka wyjaśniła, co to takiego. Co słychać? Pyta Dorka. Dorka lubi zadawać pytanie, co słychać, bo wie, że ja zawsze odpowiem jej tak samo. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. A gdzie mam ucho przyłożyć? Pyta Dorka, choć wie, że ja zawsze odpowiem jej tak samo. Gdzie chcesz, Dorka? I wtedy Dorka przykłada ucho do pnia mojej mamy. Do tego momentu za każdym razem ma miejsce taki sam zabawny rytuał, a potem to już jest różnie, zależnie od okoliczności. Niekiedy Dorka mówi, że słychać, jak po drugiej stronie kuli ziemskiej wybucha wulkan, innym razem oznajmia, że urodziło się dziecko i strasznie się z tego powodu drze. Albo, że na ulicy Marszałkowskiej jest defilada wojskowa i żołnierze tupią obcasami. Dorka zawsze trzyma ucho przy szorstkim pniu mojej mamy, jakby się chciała przytulić i uważnie słucha. A tam w pniu, w zależności od pory roku, dnia i pogody, naprawdę słychać różności. Bo my mamy taką umiejętność, że bardzo łatwo przenosimy wszelakie dźwięki. To dlatego z drzew robi się instrumenty muzyczne na przykład skrzypce, na których tak pięknie gra pan Izak, ten, który mieszka na nalewkach 10, róg świętojerskiej 44. Bardzo lubimy z mamą, kiedy pan Izak wygrywa na tych skrzypcach różne melodie czasami wesołe, czasami smutne. Bo pan Izaak grywa i na weselach, i na barmitwach, i na pogrzebach. Kiedyś podobno grał w filharmonii narodowej, ale już tam nie gra, bo przeszedł na emeryturę. Ludzie mówią, że pan Izaak tak gra na skrzypcach, że zmienia ludzkie dusze. A do tego trzeba mieć tak wielki talent, jaki ma pan Izaak. Lubimy też z mamą słuchać melodii płynących z radia państwa Stolzmanów z pierwszego piętra. Radio to taka grająca skrzynka, przez którą często są nadawane różne audycje, wiadomości, koncerty, słuchowiska i pogadanki. A przed okrągłą godziną płyną z tej skrzynki bardzo piękne dźwięki pana kompozytora, który nazywa się Chopin, czy jakoś tak. A w południe trębacz gra Hejnał. Ale wracajmy do Dorki, a właściwie do jej ucha, do którego płyną teraz dźwięki z pnia mojej mamy. Byczo mówi Dorka. Co byczo? Pytam, bo lubię, jak się konkretnie sprawy stawia. Bycze dźwięki. Lubię to słowo byczo. Dorka nauczyła się go w szkole powszechnej, która mieści się w Alei Szucha. Dorka musi dojeżdżać na lekcję autobusem i to jest męczące, ale rodzice nie chcieli posłać swojej córki do innej szkoły, gdzieś bliżej na lewek. To znaczy? Mów jaśniej. Co ci byczo brzmi, Dorka? Zaczynamy się droczyć. Lubię się droczyć z Dorką i Dorka lubi się droczyć ze mną. Tak już mamy. Dorka poprawia kolorowe koraliki, które wysmyknęły się spod kołnierza czerwonego płaszczyka i wreszcie mówi konkretnie. Słychać, jak soki płyną z korzeni do góry. Wiadomo, mamy wiosnę. No, odpowiada Dorka i uśmiecha się bardzo jasnym uśmiechem. Już zaczęłyście kwitnąć. Żeby tylko przymrozków nie było. Odpowiadam z odrobiną smutku na to Dorka bardzo zdecydowanym tonem stwierdza ty to zawsze musisz sobie ponarzekać bo się boję że jak będą przymrozki to nam kwiaty zmarzną i nie będzie w tym roku owoców nie ma mowy o żadnych przymrozkach mówi Dorka z naciskiem tak twierdzi pan friedman a on zna się na pogodzie aha muszę wam powiedzieć, kto to jest pan Friedman. Otóż pan Friedman jest właścicielem kamienicy, w której mieszka Dorka. To bardzo bogaty człowiek, a jego kamienica znajduje się niedaleko stąd. Jest spora i ma bardzo piękne podwórko. Mówi się, że to najpiękniejsze podwórko w całym mieście. Mieszkać na podwórku pana Friedmana to jest coś. Mówię Wam, zielenią się tam trawniki z soczystą trawą, rosną lipy, które w maju i czerwcu pachną miodem, są też grządki z kwiatami, głównie pelargonie. A jakie bramy ma ta kamienica? Jest ich aż sześć i wszystkie żelazne, bogate, dumne. Gdy wieczorem zamyka je stróż, pan Goldman, to te bramy nie mogą się oprzeć, żeby się całej okolicy nie pochwalić, jakie to są zacne i bogate. Bam, bum, bom, roznosi się donośny dźwięk, niczym bicie dzwonu z niedalekiego kościoła Franciszkanów. Panie, które mieszkają od frontu kamienicy, zawsze są pięknie uczesane, mają blond fale na głowie. Mama Dorki też ma taką fryzurę. Ale nie wszystkie panie z tej kamienicy mają platynowe włosy. Te panie, które mieszkają w suterenach, te, które biorą bieliznę do prania, mają na głowach peruki, taki zwyczaj, albo chustki. Tak czy owak i te bogate i te biedne panie idą sobie w sobotę na spacerek do ogrodu krasińskich, jak jest ładna pogoda. Towarzyszą im mężowie i dzieci, a wśród nich jest dorka. Ludzie mijają nas. Niektórzy z uśmiechem, niektórzy zerkają z zaciekawieniem. Sprawdzają, czy już lada moment mama nie zacznie rodzić żółtych owocowych kuleczek, czy aby kwiaty na gałęziach nie przemarzły, czy zimą nie za bardzo nas mróz skuł chłodem. A potem jak już jest naprawdę ciepło, to mieszkańcy kamienicy pana Friedmana i innych kamienic siadają sobie na ławkach w parku. Te bogatsze panie i bogatsi panowie zajmują krzesełka, bo za siedzenie na krzesełkach trzeba płacić. A te biedniejsze panie i biedniejsi panowie siadają na ławkach, bo ławki są za darmo. Panowie rozmawiają przeważnie o interesach albo o tym, co się dzieje na świecie. A panie! Te od frontu kamienicy pana Friedmana mają koronkowe rękawiczki, i paluszkami odzianymi w te koronkowe rękawiczki przewracają strony książek. Bardzo dużo poezji czytają te panie. Pani Zilberbergowa, ten słowacki mnie zachwyca do łez. Pani Stolzmanowa, pani się lepiej weźmie za naszą poezję. O, taki Mendel Lewin na przykład. Poezja to poezja, jeden duch, jedno serce, jeden smutek i jedna tęsknota, pani Zilberbergowa. O, i tak się droczą panie zaczytane w poezji, od czasu do czasu rzucając oczkiem na białe łabędzie pływające leniwie po stawie w ogrodzie Krasińskich. Skąd ja to wszystko wiem? Skąd znam przekomarzanki tych pań? Hm. Muszę Wam powiedzieć, że my, drzewa, mamy dobry słuch. Rozmawiamy ze sobą zapachami i naszym tajemnym językiem. W ogrodzie Krasińskich rosną kasztany, a kasztany, mówię Wam, to już w ogóle mają arcywrażliwy słuch i potrafią po okolicy roznosić ploteczki oraz wiadomości. Ale ja chyba okropnie się rozgadałam, a miało być o Dorce i naszej wiosennej pogawędce. To mówisz, Dorka, że pan Friedman zna się na pogodzie. Zna się, odpowiada Dorka. Pan Friedman zna się na wielu sprawach, nawet na polityce. I pan Friedman zapewnia, że nie będzie przymrozków? Nie będzie. Odpowiada z naciskiem Dorka, znów poprawiając niesforne koraliki na szyi. Będziecie z tych kwiatków mogły rodzić owoce. hmm, hm. Odpowiadam ze smutkiem. Dorka natychmiast wyczuwa mój żal w głosie. Przepraszam, ty jesteś jeszcze za mała, żeby rodzić. No tak, wzdycham. Ale mama mówi, że może już w przyszłym roku. Będzie fajnie, jak urodzisz. Trochę tak niezręcznie pociesza mnie Dorka. A ja chcę jak najszybciej zmienić temat i trochę się jeszcze podroczyć. Coś się tak dziś wystroiła Dorka? pytam. Bo dziś jest Pesach. Co takiego? Pascha. Święto wiosny, ważne święto. Idziemy z rodzicami do synagogi na tłomackiem. Będziemy się modlić. To przecież trzeba być eleganckim, co nie? Modlić? pytam. No, rozmawiać tak specjalnie, dopowiada Dorka. Z kim? Dorka rozgląda się po ulicy, by upewnić się, czy nikt nie słyszy jej odpowiedzi. Mówi szeptem: Z jachwę. Z kim? Z Panem Bogiem, wyjaśnia jeszcze ciszej Dorka. Dlaczego mówisz szeptem? Co to za tajemnica? dopytuje się bardzo, ale to bardzo zaciekawiona. Adorka nerwowo poprawia kolorowe koraliki i szepcze jeszcze ciszej Jakby zawiał wiatr od Wisły, to już w ogóle by jej nie było słychać Bo to jest ktoś tak ogromnie ważny, że nawet nie wolno wypowiadać jego imienia Tak mówi rabin Steinberg, a on jest bardzo mądry Aha, odpowiadam, chociaż nie do końca rozumiem i jakoś tak na wszelki wypadek zmieniam temat fajne masz te koraliki a to od panów braci alfusów dostałam ładne co ale na nitkę to już sama musiałam sobie nawlec aha odpowiadam znowu muszę wam wyjaśnić że panowie bracia alfusowie mają tuż obok na nalewkach 24 małą fabryczkę strojów karnawałowych no, coś fantastycznego, mówię wam cekiny, strusie pióra, hafty i kolorowe koraliki, które się przyszywa do tych kostiumów na karnawał i na inne bale. Bardzo bym chciała, żeby mi kiedyś ktoś na gałązce powiesił takie koraliki, jakie Dorka ma na szyi. A panowie alfusowie są przemili, chociaż wyglądają groźnie, bo są bardzo, ale to bardzo wysocy często przechodzą obok nas uśmiechając się. Żona jednego pana Alfusa robi latem kruchy placek z owoców mojej mamy. Pachnie wtedy naszą słodyczą na całą okolicę. Właśnie zapachy. Kiedy Dorka z rodzicami wróci z synagogi na i w ogóle jak każdy mieszkaniec Wołowej Nalewek, Świętojerskiej i Franciszkańskiej wróci po tych swoich modlitwach, to z okien wszystkich domów wypłyną cudowne aromaty, bo ludzie będą mieli seder, czyli uroczystą kolację. Na stołach położą macę, taki specjalny kruchy chleb i przykryją ten kruchy, cienki chleb serwetką. Ci bogatsi państwo będą spożywać pieczony barani udziec, a biedniejsi będą jeść skrzydełka kurze. A wszyscy poczęstują się jajkiem posypanym popiołem, będą jeść tarte jabłka, kruszone migdały, orzechy i będą pić pachnące wino. Te potrawy są podobno arcyważne, bo pokarm, jak mówi moja mama, nie jest od taką sobie zwyczajną rzeczą. Bez pokarmu nie ma życia. No właśnie. Gdyby ziemia i słońce nie dały mi odpowiedniego pokarmu, to bym była uschniętą pestką, jak resztka moich braciszków i sióstr, z których nie wyrosły sadzonki. To dzięki pokarmowi jestem na tym pięknym świecie. Ale zapachy powędrują nad dachy naszej okolicy, mówię Wam, szkoda, że jestem jeszcze mała i nie potrafię tego lepiej opisać. Mamo. A kto to jest Bóg? To jest ktoś, kto sprawił, że jesteś mirabelką. Minęło trochę czasu, to znaczy dla niektórych trochę, a dla mnie cała nieskończoność. Spytacie pewnie, dlaczego niektórym wydaje się, że czas biegnie szybko, jak błysk pioruna. A inni są przekonani, że dni, noce, miesiące i lata ciągną się niczym nitka ze szpulki, którą mają w swojej szufladzie panowie bracia Alfusowie. Mojej mamie czas płynie bardzo szybko, bo moja mamusia jest już dorosła i przyzwyczaiła się, że rok ma swoje cztery pory. Gdy kończy się jedna, zaczyna się druga. Jest czas pęczniejących pąków, z których wykluwają się liście. Potem przychodzi czas kwitnienia białych płatków, następnie puchną słodyczą nasze owoce, a jeszcze później następuje taka pora, kiedy żółkną nam liście, a słodkie soki szykują się do spłynięcia w dół, do korzeni, aż w końcu nasze liście opadają i na czekamy na zimno, mróz i śnieg, i wtedy przysypiamy, żeby znowu obudzić się na wiosnę. Moja mama już wiele, wiele razy to przeżywała i przyzwyczaiła się do tego rytmu. Zauważyliście, że to, co przeżywa w swojej duszy i pamięci moja mama, zdołałam opowiedzieć wam w zaledwie jednym, choć bardzo długim zdaniu? No właśnie! A dla mnie cały ten czas jest wciąż czymś nowym. Dzieli się na ważne zdarzenia, wielkie sprawy, na wiele zdań. Rok ma swoje cztery pory, a każda z nich jest ważna, długa i wyjątkowa. Najpierw jest czas pęczniejących pąków, potem z pąków wykluwają się liście, następnie przychodzi czas białych płatków, a potem pęcznieją na gałęziach owoce. Potem żółkną nam liście, soki spływają do korzeni, liście opadają, nadchodzi mróz, pada śnieg, zasypiamy. A potem znów nadchodzi wiosna, aż dziesięć zdań. I każde jest dla mnie nowością. Wam również, kiedy nie możecie się czegoś doczekać, bardzo dłuży się czas. Na przykład, gdy czekacie na prezent urodzinowy, odliczacie wtedy dni i godziny, by wreszcie znaleźć obok swojej poduszki pudełko przewiązane kolorową wstążką, albo kiedy czekacie na tramwaj na przystanku. Wiele razy czułam przez swoją korę, jak panowie i panie denerwują się, zerkają na zegarki w oczekiwaniu na tramwaj, który ma nadjechać z placu Muranowskiego w stronę placu zamkowego. Czas im się dłuży i dłuży, a gdyby tramwaj się nie spóźniał, to ci panowie i panie w ogóle by nie zauważyli, że jest coś takiego jak czas. Widzicie więc, że płynące sekundy, minuty, godziny i dni to jest coś, co każdy odczuwa inaczej. No i właśnie tak jest teraz ze mną. Jestem młoda i czas mi się okropnie ciągnie, jak nitka ze szpulki manufaktury strojów karnawałowych panów alfusów. Spytacie pewnie, dlaczego czas dłuży mi się aż tak bardzo. Zaraz się to wyjaśni.